Witam serdecznie z szanownych Państwa. Co się dzieje z funtem brytyjskim? Czy Brytyjczycy są e, e, zdziwieni co najmniej tym, że strefa euro, czyli Europejski Bank Centralny obniżył no, drastycznie oprocentowanie do 3,65%. Jest to bardzo, bardzo dużo. Bardzo duże tąpnięcie, można powiedzieć, oprocentowania bazowego w strefie euro, waluty euro. Oczywiście tego są dobre strony i złe strony, takimi pobieżnymi dobrymi stronami, które też mogą być złymi stronami, a już nie będę się nad tym rozważał. Jest to, że no, po prostu zwyczajnie ludzie, którzy trzymają pieniądze w euro, Dostaną mniej pieniędzy za to euro, zaś ludzie, którzy mają kredyty, to będą płacili niższe raty, więc to jest dobre dla tych, co spłacają raty, zaś lub też, no tak, no, dla tych, co spłacają raty, dla tych, co chcą mieć niskie raty, którzy chcą zainwestować w biznes z kredytem. No, a złe dla tych, którzy mają pieniądze i chcą trzymać w bankach te pieniądze, prawda? No, to, to oprocentowanie oznacza dla nich niższe, że będą dostawali mniej pieniędzy. za Zatrzymanie pieniędzy w euro. Więc e, dla euro to może skutkować tym, że ludzie po prostu przerzucą się troszeczkę może w złotówkę, no bo złotówka jest gigantycznie oprocentowana 6,75. Może co niektórzy funta, bo jest oprocentowany 5%, ale przechodząc do tego funta, właśnie naszego dzisiejszego omawianego na tym wykresie, zobaczmy w takim razie, co się stało z funtem brytyjskim, szanowni państwo, co się stało z funtem brytyjskim do euro, EURGBP. Zobaczymy, co się dzieje po tak no, mocnym obniżeniu oprocentowania przez strefę euro. Pamiętajmy o tym, że z jednej strony obniżenie oprocentowania jest dobre dla kredytobiorców, powiedzmy, że jest dobre, chociażby ten, w tym pierwszym takim <laughs> poziomie, w tym pierwszym stopniu zauważalności, jest dobre pod tym kątem, że mają niższe odsetki, no ale dla tych, którzy trzymają te pieniądze w tych bankach, no to jest to źle, no bo te odsetki otrzymania od pieniędzy są niższe. Więc dla ludzi, którzy mają pieniądze, jest to złe. Dla ludzi, którzy nie mają pieniędzy, jest to powiedzmy dobre, chociaż w tych pierwszych takich stopniach. Bo pamiętajmy o tym, że wcale to nie musi być dobre dla tych, którzy mają niskie odsetki, bo może być wiele innych komplikacji. No i przejdźmy, szanowni państwo, tutaj do funta brytyjskiego wobec euro. Zobaczmy w danym momencie. Zróbmy tak, weźmy GBP EUR, a nie EUR GBP, bo to funt jest omawiany. No i proszę zobaczyć, za jednego funta dzisiaj dostaniemy 1,18 i to no wiadomo, że w kantorach będzie znacznie mniej. Będzie to 1,09 euro za jeden funt, czyli 109 euro, 110 euro, 107 euro za 100 funtów brytyjskich. Jednak e, zobaczmy co się w ogóle dzieje z funtem brytyjskim wobec euro. No, tutaj e, mamy sytuację, w której, weźmy świeczkowe, mamy sytuację, w której w 2000 roku funt brytyjski kosztował bardzo dużo i 1 no, euro kosztował, przepraszam, 1 funt brytyjski kosztował 171,76 euro, prawda? Czyli 100 funtów 176 euro. Wynosiło, potem się zawalił ten fund brytyjski do 1 euro, proszę zobaczyć, 1 do 1, następnie znowu wzrósł do 2015 roku do 144. Oczywiście wtedy doszło do brexitu. No i ten fund się zawalił e, totalnie, do znowu 1, prawda? No i dzisiaj mamy sytuację, w której ten i powraca czasem do 1, proszę bardzo, to nie jest tylko tak, że to w 2016 zawalił się do 1 Zawalił się do 1 także w 2020, no i zawalił się do 1, szanowni państwo, w 2022. No dzisiaj to jest 1,18. No teoretycznie, proszę zobaczyć, co się stało. No, euro obniżyło swoje oprocentowanie w czasie, gdy... Proszę bardzo, tutaj weźmiemy pyk. W czasie, gdy... Weźmiemy sobie tutaj taki o, podświetlacz czerwony, tutaj kropeczkę. Proszę bardzo, tu w czasie, gdy... Fund brytyjski. a czyli chciałem powiedzieć. Właściwie umacnia się do euro troszeczkę, prawda? Fund brytyjski troszeczkę umacnia się do euro. No troszeczkę, no i w tym momencie strefa euro obniżyła oprocentowanie. I to oprocentowanie jest naprawdę niskie, bo to jest 1,35% mniej od funta brytyjskiego. I teraz musimy zadać sobie pytanie, jeżeli, szanowni państwo. Euro zacznie tanieć, no to będziemy mieli książkowe tanienie, książkowe tanienie e, waluty wobec innej waluty, która ma wyższe oprocentowanie i jest powiedzmy, powiedzmy, z tego samego koszyka walut, powiedzmy, czy rodzaju walut. No i wtedy już niedługo fund brytyjski, jeżeli nie obniży swojego oprocentowania, powinien kosztować więcej. Więc teoretycznie bardziej by się opłacało kupić teraz funty, bo więcej mamy no i będziemy to sprawdzać, bo więcej mamy yy, większe prawdopodobieństwo pod tym kątem tej te książkowej prawdopodobieństwo, że fund brytyjski zdrożeje. Tak? Nie dość, że dostaniemy trochę więcej oprocentowania teoretycznie, no to jeszcze zdrożeje. Więc opłaca się kupić teraz Teoretycznie. Funty za euro. Przepraszam, euro za funty, ale, 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 ale. No, musimy zobaczyć szerszy obraz, szanowni państwo, musimy zobaczyć szerszy, szerszy obraz, bo widzicie, rzeczy z tym, iż jeżeli weźmiemy tutaj ten wykresik, o, większy, weźmiemy sobie, więcej tych lat, no to proszę zobaczyć, co się rzeczywiście w, w rzeczywistości dzieje. Z e, euro. No, w, czym, w, czym, w czym lepiej trzymać swoje pieniądze, jeżeli w ogóle ktoś chce trzymać pieniądze w pieniądzach? No w czym lepiej trzymać? Czy lepiej trzymać pieniądze w pieniądzach w euro, czy lepiej trzymać w funtach? No to jest wielka zagadka, prawda? Ja oczywiście nie namawiam nikogo, szanowni państwo, do kupowania funtów, euro, robienia czegokolwiek, tylko tutaj doszukujemy się na wykresach, analizujemy waluty, co da wynik taki, czy taki, w takiej i takiej sytuacji, wiadomo, że to się wszystko może zmienić, nikogo nie namawiam do niczego, szanowni państwo, każdy bierze odpowiedzialność na swoje własne barki, na swoje własne ryzyko, ryzyko na swoją własną odpowiedzialność, no nie moją przecież, prawda, tak więc co się bardziej opłaca? No szanowni państwo, gdybyśmy Widzicie, o na podstawie Polaków to wytłumaczę, na podstawie Polaków to wytłumaczę, to będzie fajnie wyglądało. Proszę zobaczyć. Na podstawie, szanowni Państwo, nas, Polaków. No i proszę zobaczyć, no bo my, Polacy, generalnie uważam, że źle coś tam rozumiemy. Wiele rzeczy źle rozumiemy, na opak źle rozumiemy. No i proszę bardzo, 2015 rok, gdzie jest 2015 rok? 2015, tu mamy 2000. No przepraszam, 2006. Polacy na masową skalę zaczęli wyjeżdżać do 2004, 2005, 2006, prawda? I tu mamy trzeci, czwarty, prawda i piąty i szósty, prawda, nie? I tu mamy 2006 rok. No i proszę szanowni państwo zobaczyć, w 2006 roku tutaj Polacy zaczęli mocno wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii. W 2006 roku proszę zobaczyć. W 2006 roku Polacy zaczęli mocno wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii. I co wtedy się działo? No proszę zobaczyć. Za jednego funta brytyjskiego można było kupić 1,5 yy, euro, tak? Czyli jeżeli ktoś zarabiał 1000 funtów, jeżeli ktoś zarabiał 1000 funtów, proszę sobie wyobrazić, w 2006 roku w Wielkiej Brytanii to był przelicznik półtora tysiąca euro. Tak? czyli jeżeli ktoś zarabiał. 2000 funtów w Wielkiej Brytanii to w rzeczywistości zarabiał 3000 euro. Ale, szanowni Państwo, stało się tak, stało się tak, że no, przyszedł tamten czas, prawda, gdy ten funt, proszę bardzo, spadł tutaj, proszę bardzo, 1 do jednego. To była chwila, prawda? Tylko, że ludzie na tym się, jedni się zastanawiali, drudzy nie. No i proszę zobaczyć, co się stało. Funt spadł 1 do jednego. Jeden do jednego. I ci, którzy wymieniali, chodzi o to, że ci, którzy wymieniali pieniądze do dwa, tam 2006 roku, e, po prostu zyskali na euro, prawda, bo zyskali, no bo tu zyskali dużo, prawda, no bo w jeden do jednego, prawda, jeden do jednego, czyli mieli więcej euro, no bo, e, e, znaczy się, mogli potem kupić więcej funtów, prawda, no bo, jeżeli wymieniliśmy euro w 2008, no to jest taka ta zasada: kupuje się rzeczy, gdy są tanie, sprzedaje się, gdy są drogie, no i wtedy funty były drogie, czyli co? A, były drogie, no to sprzedawali, a co było tanie, a tanie było euro, czyli kupowali, czyli mogli dużo dostać euro za funty. No ale w pewnym momencie w 2008 roku już przestało tak być, już nie dostałeś dużo euro za funty, tak? Ale ci, którzy wymieniali to na euraski, a już tam nie wspominając o 2000 roku, no bo w 2000 roku to było w ogóle jakieś takie Eldorado, prawda? Dla zarabiających, chociażby w ten sposób, proszę bardzo. Tutaj mamy 2099, 2000, 1999, 2000, 2001, 2002, prawda? Tu mamy trzeci. No i do, do 2000, przez kilkanaście lat ten fund, wiecie, tu nawet dosięgał 1,70, proszę zobaczyć, 1,70, prawda? Czyli 1000 funtów kosztowało 1700 euro. Dużo, prawda? I wtedy właśnie dużo Brytyjczyków podróżowało i tak dalej. I się zrobił wtedy mit na temat bogatego Brytyjczyka. No bo rzeczywiście, no jak rzeczywiście, no to 1000 euro miał to za to prawie 2000, przepraszam, 1000, jak ktoś miał 1000 funtów, to miał 2000 euro. Jechał sobie do tej Europy. No i mógł sobie dużo pozwolić taki człowiek, prawda, no, ale to się skończyło, to się skończyło najpierw przed dwutysięcznym, fund totalnie się zawalił, był za drogi, e, to się skończyło do dwutysięcznego, widzimy trzeciego, prawda, po, potem był po 1,50, prawda, był tutaj, e, o tak sobie zrobimy, jeszcze raz to sobie usuniemy, tutaj był, szanowni państwo, po 1,75, albo nawet jeszcze weźmy świecowy, o, proszę bardzo, funt tutaj na tym wykresie 1,76, tak? Czyli o 1000 funtów to było 1760 euro, prawda? No i o co chodzi? Że to się generalnie skończyło. Mamy takie dwa okresy. Ten pierwszy okres, gdy ten funt był drogi, no on się zapadł. Ale on dalej był dosyć drogi, prawda? Tutaj, prawda? I on się zapadł. Ale on był dalej dosyć drogi, ale on się znowu zapadł. I jak już się zapadł to od 2008 roku e, no, pff, jest jak jest, ten fund potem się podwyższył, prawda, proszę zobaczyć, się podwyższył znowuż na chwilkę, no ale tam e, pff, no, stało się, co się stało, prawda, i się z, e, przyszedł Brexit, no i się zawalił, szanowni, no i się zawalił, no i dzisiaj jest zawalony, jest na najniższych poziomach w, w swojej historii, prawda, na, do euro, na najniższych, czyli co? Czyli jest tani, jest tani teoretycznie. Od Brexitu to ten fund troszeczkę tak, jakby drożeje. Teoretycznie, no proszę zobaczyć. No, proszę tutaj zobaczyć, weźmy ten. Teoretycznie, proszę zobaczyć. On troszeczkę tak, jakby drożeje, proszę bardzo. On tutaj, widzicie, to jest tani. Strasznie tani ten funt jest, prawda? Ten tani jest ten funt. Ale on tutaj sobie tak zapadł się, ale on tak jakby, widzicie, idzie do góry, prawda? Idzie do góry ten funt, prawda? Idzie do góry ten funt troszeczkę, prawda? No, ma wyższe oprocentowanie, tak? Ma wyższe, tak troszeczkę idzie do góry. Rzecz jest z tym, że tak kiepsko mu to idzie, prawda? Kiepsko mu to idzie. Dzisiaj będziemy mieć wyższe oprocentowanie, więc teoretycznie zobaczymy, czy będzie książkowo, szanowni państwo, że zobaczymy czy będzie książkowo, czy no, zaraz obniżą oprocentowanie, to wtedy nie ale jeżeli nie obniżą, to, to zobaczymy jaki to będzie miało efekt. Jest to bardzo interesujące, bo porównujemy, wiecie, nie tam funta do złotówki, czy euro do złotówki, czy dolara, tylko porównujemy takie dwie waluty. Ja bym ich nie porównywał, że to są podobne do siebie waluty, bo to nie są podobne do siebie waluty w ogóle, bo waluta euro jest to waluta 400 milionów ludzi. No, ja tego nawet nie będę porównywał, bo nie ma po co, prawda? To są inne waluty. Funt to jest inna waluta od euro i tyle. Jednak wiemy jedno, wiemy jedno, szanowni państwo, wiemy jedno, że oprocentowanie euro jest ciągle niższe niż funta. A i tak ten fund jest tani. I tak jest słaby. Dziś obniżyli no, bardzo mocno w strefie euro. Europejski Bank Centralny bardzo mocno obniżył to, tak, prawda? Bardzo mocno obniżył to euro, oprocentowanie euro. I w takiej sytuacji, gdzie jest właściwie no silne to euro, prawda? I jeżeli fund dalej będzie leciał w dół do euro mimo tego, że ma tak wysokie oprocentowanie w porównaniu do euro, to to jest over, prawda? i dlatego ja uważam, tu będziemy to będzie papierek lakmusowy, będziemy wiedzieli w rzeczywistości gdzie idzie ta brytyjska gospodarka, jaka jest siła tej brytyjskiej gospodarki, jaka jest siła tej brytyjskiej, jaka jest siła funta, prawda? będziemy wiedzieli, nie? no ale wiemy, że no widzicie od zawsze, no od Lepiej było wymieniać funty przez ostatnie 24 lata. Przez ostatnie 24 lata, gdy funt brytyjski wzniósł się na swoje wyżyny 1,76, warto było wymieniać funty na euro. Warto było wymieniać funty na euro, na tym było można zyskać pod tym kątem, jeżeli w ogóle mówimy o tym, że można zyskać na walutach w okresie kilku dekad, bo wiemy o tym, że przecież. Do waluty ulegają, wartość waluty ulega korozji, prawda? A wobec inflacji, no, dlatego ludzie je wydają. <noise> Bo jakby rosły, no to by chyba wydawać nie chcieli, prawda? Dlatego tak to działa, że to jest, tak powoli rosną. Znaczy, po, powoli tracą, żeby w sumie je wydawać na coś, prawda? Na coś takiego prawdziwego, wartościowego, że tego papierka nie trzymać, tak? No ale widzimy, szanowni państwo, że ECB gra mocno. Czy odpowiednio, czy zaraz ta inflacja z powrotem wywali do góry, bo e, dlaczego obniżyli oprocentowanie Europejskiego Banku Centralnego? No obniżyli dlatego, bo no bo inflacja niby niska. No ale w Holandii dalej tam 3, czy 4% jest ta inflacja? W Holandii, prawda? 4% i oni obniżyli, proszę sobie wyobrazić, zobaczymy zaraz, co się będzie działo czy przypadkiem w Holandii, inflacja im nie, wal, nie walnie na 5. Na 6, bo Europejski Bank Centralny obniżył euro, ale na podstawie tego, co się dzieje w wielu krajach strefy euro. No i w wielu krajach strefy euro jest deflacja, albo inflacja jest poniżej progu inflacyjnego 2%, czyli jest 1,5%. 1 w ogóle wiele krajów ma bardzo nisko, niską inflację. No ale taki kraj na przykład, no, Niemcy mają tar target osiągnięty, prawda? Francja, Niemcy, ale Holandia na przykład ma 4%, prawda? Proszę sobie wyobrazić, że w Holandii da, zobaczymy jak, dlaczego po co zobaczymy w następnych miesiącach jak to będzie wyglądało w tej Holandii. No bo może no bo jeżeli dojdzie w Holandii do 7%, no to szanowni państwo mamy, będziemy mieli obraz Holandii. Jako państwa. Zobaczymy, jaki mają GBP wobec tego też. Jaki GBP, jakie zatrudnienie, jaki wzrost, cen, wzrost wynagrodzeń będą mieli i długu. Ale jeżeli będą mieli wielką inflację plus wzrost tego wszystkiego, prawda to będzie się jakoś składać. Ale jeżeli nie będzie, no to, szanowni państwo, no, będzie to interesujące, no bo widzicie, jeżeli w całej w większości strefy euro będzie, to niskie, będzie ta niska inflacja, to oni pewnie nie podwyższą tego oprocentowania. I w Holandii jak będzie problem, to będzie problem. No i Holandia może zacząć mieć poważne konsekwencje gospodarczo-ekonomiczne. Ciekawe co tam się dzieje, dlaczego tak się dzieje. Jest to też bardzo interesujące, będziemy to followować. A tymczasem, Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich do subskrybowania, klikania łapeczki w górę tego komentowania, rozpowszechniania tego filmu na swoich social mediach, Whatsappach, Messengerach, Facebookach. Wyślijcie, jeżeli nie macie tych wszystkich komunikatorów, w smsie, w mailu, aby ludzie wiedzieli, co się dzieje, Szanowni Państwo, na świecie, żebyśmy wiedzieli, e, e, jak stać się bogatym. A na sam koniec e, e, oczywiście pamiętajmy o tym, co się dzieje na. Południu Polski, że mamy takie kłopoty, jakie mamy, prawda? Niestety fale powodziowe. Miejmy nadzieję, że to tylko takie przelotne, to zaraz to ustanie. Pozdrawiam, cześć.